Dzień dobry. Nie, witam. Małgorzata. Enejska Księga Baśni to jest nasza wielka radość, bo tak sobie obiecujemy i tak sobie marzymy, że będzie to coś bardzo pięknego, bo po raz pierwszy zostanie zebrany cały bardzo ciekawy materiał ze świata dzieciństwa, ale też ze świata dorosłych, z pamiętania, z przekazów rodzinnych. Taki rodzaj opowieści, która wiąże się z baśniowością świata, w którym my żyjemy. Więc to się trafiła w dziesiątkę, no bo baśń o sękaczu, więc jakoś to jajko musi trafić do miski. I tylko co się z nim robi i kogo on spotyka i jakie przygody przeżywa, no to już jest cała baśń o tym i w końcu jak każda baśń powinna mieć jakikolwiek morał. Muszę powiedzieć, że było to dla mnie pierwsze te kontakty, były niezwykle wzruszające, dlatego że spotkałam oto nagle ludzi, i to młodych ludzi, dwie młode, dorastające do dziewczynki, właściwie dziewczyny, które mają coś podobnego, co jest we mnie, a mianowicie one tęsknią za światem, który minął, tęskną za światem, którego nie ma. Ja byłam naprawdę zdumiona ich wrażliwością i tęsknotą. I ta baśń będzie wyrazem tęsknoty za światem, którego nie ma. I mam nadzieję, smaki, gesty, echa tego świata zachowa. My zachowamy. Dziewczyny i ja zachowamy. Na początku, że jadę do was z krainy baśni. Bo jak się okazuje, krainy baśni są wszędzie. Jeszcze o tym porozmawiamy. Troszkę wam o tym później opowiem. Ale Bożena zapytała mnie o moją serdeczną tajemnicę. Czy mam taką baśń z dzieciństwa, którą pamiętam do dzisiaj? Tak, mam. To była baśń, którą opowiadał mi mój tata. I teraz oddałabym wam już głos, Krzysio, i tobie, i Patrykowi, żebyście nam troszkę ujawnili tego świata. Będziecie, powiem wam teraz, pierwszą grupą, która usłyszy. Ja jeszcze też nie wiem, o czym są te baśnie. Pograniczem, na którym powstają nasze baśnie sejneńskie i opowieści, jest świat dzieciństwa i dorosłości. Taki moment, w którym jeszcze pamięta się, czy bliskie są sercu marzenia, sny i całe bogactwo świata dzieciństwa, ale już z przeczuciem, że za chwilę wejdziemy w życie dorosłe. Ustaliliśmy z dziećmi, że chcemy, żeby te baśnie, oprócz tego, że są baśniami, żeby miały morał, który trafi też do młodego człowieka, do dziecka, do dorosłych również, żeby to było takie ponadczasowe. To nie może być określone miejsce tak jak w baśni, ale przywołujemy tutaj nazwy związane z miejscem, w którym tworzymy te baśnie, czyli Sejneńszczyzną. Ale jak to baśnie? Nie będą one o konkretach, ale będą z morałami. I wylała tą miksturę do wody, żeby woda się uzdrowiła, naprawiła po prostu. Uzdrowiła też ładnie. Byli wody, jak już nie za tym ryby, i one były też zdrowe. Cięcie. Bardzo pięknie, brawo! Maska, teraz wasz stolik. No.